Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Cicho, NPC-u. No to oczywiście Skyrim Kijek Challenge. No i dziś powracamy z naszej wyprawy do ambasady talmorskiej. Wiecie, gadamy z naszą koleżanką Delfin. Po czym pomału zajmujemy się innymi istotnymi sprawami wagi państwowej, że tak to nazwę. A ja strasznie nieostrożna. Nawet nie zabezpiecza tego wszystkiego. No, ale kontynuując. No zajmiemy się tym wszystkim może. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze parę odcinków i będziemy mieli koniec. Oczywiście wiem, że coś muszę załatwić, coś co uniezależy mnie od kryształów dusz, bo jednak ciężko jest nie zdobywać. Ale mniejsza o to. Przechowałam twoje rzeczy u siebie w pokoju, jak ci obiecałam. I jak? Wiemy coś więcej? Morczycy nic, naprawdę? Nie wiedzą o smokach. Trudno w to uwierzyć. Wiesz to na pewno? Ale chcesz mi wiedzieć, to po co było mnie tam wysyłać? Nie, no będę miły. Tak, nie mam wątpliwości. Szukałem kogoś o imieniu Esbern. Esbern? To on żyje? Byłam pewna, że Talmor dopadł go wiele lat temu. Ten szalony proszę, proszę. Starzec. Nawet to dla niej są tajemnice. Że Talmor, no próbując odkryć, o co chodzi z tymi smokami, będzie próbował go odszukać. No. Poza gadaj, czego oni od niego chcą. Każdego członka Ostrzy, jakiego uda się wytropić? Esbern był jednym z archiwistów Ostrzy. Jeszcze zanim Talmor rozbił nas podczas Wielkiej Wojny. Starożytna wiedza o smokach, jaką dysponowały Ostrza, nie miała przed nim tajemnic. Był nią niemal opętany. Wtedy mało kogo to obchodziło. Wygląda na to, że nie był tak szalony, jak się wszystkim wydawało. Mhm. W pęknięcie, co? W takim razie pewnie gdzieś w szczurzych norach. Gdybym musiała się gdzieś ukryć, to właśnie tam. Ruszaj do pękniny. Porozmawiaj z Brynjolfem. Ma wiele znajomości. Zawsze to dobry punkt wyjścia. O, a gdy już znajdziesz Esberna... Jeśli myślisz, że ja mam paranoję, przygotuj się na niezłą przeprawę, jeśli chcesz go nakłonić, by ci zaufał. Po prostu zapytaj go, gdzie był 30 dnia pierwszych mrozów. Będzie wiedział, co to znaczy. Okej. Teraz zobaczmy tylko, czy są tu gdzieś nasze wszystkie rzeczy. W sumie nie jestem przekonany co do tego, gdzie one mogą być. Nie wiem, raczej nie tutaj. Ale jak widać jest tego dużo. Za chwila. Nie wiem, to chyba jednak może być nawet tu. To nie mogłoby być, gdyby nie to, że jest tego aż za dużo. Nie, maski kultysty nie potrzebuję. Dobra, wiecie co, dajcie chwilę, ja tutaj wezmę to, co chcę wziąć i idziemy dalej. No dobra, udało się. Jak widzicie, swoją drogą jestem przebrany z powodu w szaty kultysty, bo będzie trochę luźniejszy okres, to nie ma co się, wiecie, no... usilnie męczyć z tym wszystkim. Czego ci potrzeba, smocze dziecię? A, no tak, ona tu siedzi. Dobra, mniejsza, co? Dziwne. I ona te wszystkie rzeczy... moje przechowuję, mówiła, że w swoim pokoju w kufrze, nie wiem, może tutaj? Tutaj, dobra. Weź wszystko, bo w sumie nie ukrywam składniki. Nie, no, dobra, może inaczej. Nie ma tam niczego takiego typowo niepotrzebnego. Składniki, jak widzicie, mam tylko to, więc też nie problem. Mikstury, natomiast nie wiadomo, która się przyda, więc dobra. Mniejsza z tym. Odebrałem wszystko, oczywiście muszę otworzyć ścianę. Czego ci potrzeba, smocze dziecię? Podajemy sobie może? Dobra, mniejsza to. No więc dobra. Bez zbędnego gadania, idziemy zająć się paroma sprawami. Powiedzmy... no... w różnych miejscach, takie dosłownie największe pobocznieki na świecie. Po czym idziemy dalej z tym wątkiem głównym. Wśród tych pobocznieków jest między innymi dostarczenie w końcu tej tych całych soli mrozu, którym ciągle w ekwipunku gracą. Jeżeli potrzebujesz mikstur, zajrzyj do... ale też, jeśli nie mylę, tutaj jedna koleżanka, że tak ją nazwę, bodajże Izolda czy jakoś tak, no ma zlecenie dla mnie, żeby po prostu dostarczyć jej
Kiemuta. I jeszcze tutaj ona ma też zadanie dosyć proste. Mam zmartwień ze zwykłymi. Co ten Bart Mikaelo mnie wygaduje? Sam się prosi o sztylet w Grdykę. Słyszałam, jak się przechwalał pod chorągwianą klaczą, że okiełzna mnie niczym nord ujarzmiający dzikie zwierzę. Jeśli chcesz spróbować, droga wolna. Ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić do tej jego pustej czaszki. Pamiętaj, codziennie świeże owoce i warzywa. Dobra. Gdzie jest tylko jeszcze ten kolega? Nie ma, ale jest tutaj. Jesteś najfajniejszy. O, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. Żebym został twoim tatuśkiem. No, jeszcze nie teraz, droga dziewczynko. Będzie, że jestem orkiem, to... No nie stać mnie. Nie stać mnie na kupienie domu, więc rozumiesz. No niestety nie mogę bez domu cię przyjąć. Dobra. Nie zajmijmy się może tymi głupotami teraz. Gdzie jest ten gościu? Mam tu chyba gdzieś czysty kufel. O, jest. Jeśli szukasz panny, to jesteś pod złym adresem. Gdy Mikael się do nich dorwie, to już są dorwane. Dobra. Carlotta cię do tego namówiła, prawda? Przykro mi, ale ta ognista wdówka jest już moja. Po prostu jeszcze o tym nie wie. A co ty za głupoty gadasz? Może masz rację. Chyba po prostu nie chciałem, by ktoś pomyślał, że nie dam sobie rady z jedną nordyjską dziewuchą. Na mój honor, już nigdy nie będę naprzykrzał się Carlotcie. Okej, to pa. Mała porada na pożegnanie? Kobiety przepadają za sonetami. Więc pierwsze zadanie w sumie wykonane. Pozostały dwa. Jedno już bezpośrednio w pękninie, szukając tego całego gościa. Drugie natomiast... zostało, bo tutaj jedno dostarczenie do kotła Arkadii. Tych sól mrozu. Tak, sól. Sól. Z pewnością znajdziesz to, czego szukasz. Jeśli nie, daj znać, bo może mam to na zapleczu. Tam jeszcze mam właśnie znaleźć tam Izoldę i przekazać czegoś tak... Nieważne, i przekazać jej po prostu... Wybacz, jak to się nazywa? Czuwam u ciebie grzechotnicę? Mam coś na to. O, czyżbym miał jakąś chorobę, o której nawet nie wiedziałem? Dobra, nieważne. Wybornie, wybornie. To do specjalnego wywaru, nad którym pracuję. Eliksiru miłosnego, jakiego świat nie widział. Może wypróbuję go najpierw na farangarze? Och, ale ty przecież czekasz na wynagrodzenie. Proszę, te mikstury powinny się nadać. Kolejny raz ten sam dialog. Dobra. Zajrzyj, Bajo. Kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. Okej, dobra. Czyli ja chyba chory jestem. W takim wypadku, jeszcze szukając w sumie tej kobiety, mogę tam zawędrować szybko, zająć się kapliczką. Chociaż nie każdy miał jakąś chorobę na sobie. Nie. Mam żadnej choroby. Dziwne, że gadała o chorobach, jak jestem zdrowy. Miłość! Talos! Miłował nas nawet, gdy był człowiekiem. Bo w każdym... To jest piąta po południu. Proszę pana, da mi pan monetę? Dałaś niedawno. Spokojnie, niedługo... Owoce zaczną się jutro psuć. Musimy sprzedać tyle, ile się da. I to szybko. I szacę. Dobra, tak z 15 godzin. Nie wiem, czy to będzie tyle, ile potrzeba, ale... może uda się znaleźć tą właśnie... koleżankę, o której mówiłem. W sumie fajnie by było ją odnaleźć, bo jednak... jest ona jedną osobą... która może jeszcze podbić mi statystyki za darmo, tak po prostu na szybko teraz. Pojawił się przymrozek. Znowu chciałam ci dać jabłka i kapustę. Tak, moja mała wróżko. Możemy pójść do tawerny na kolację. Jupi! Znowu jej nie ma. Nie, może jeszcze za wcześnie? Poczekam w sumie. Antakus Marano, to zdecydowanie za wcześnie. Jeszcze tak z 4 może? Może wtedy, właśnie już nie powtarzając, odnajdę tą kobietę? O, jest! Gdy już
zarobię nieco pieniędzy na handlu z karzyckimi karawanami, odkupię od Huldy gospodę pod chorągwianą klaczą. Tak, karzyckie karawany zarabiają na życie handlem. To ciężki kawałek chleba. Skyrim potrafi dać w kość, nawet jak się ma dach nad głową, a co dopiero, gdy się żyje w ten sposób. Najgorsze, że nikt ich nie chce w miastach. Nie darzą ich zaufaniem. No dlaczego nie? Reputację. Wielu karzitów, by jakoś związać koniec z końcem, zaczyna parać się przemytem i kradzieżą. No niestety, ciężkie czasy i tyle. Wszystkim opinie. Wiesz jak to jest. No niestety wiem. Dobra. Zanim odeszli moi rodzice, powiedziałam im, że pewnego dnia zostanę najlepszym kupcem w Skyrim. Spotkałam się z jednym z przywódców karawan, Maadranem. Mówił, że pomógłby mi zacząć, jeśli przyniosę mu mamuci kieł. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Rozdałam pomoc. Możesz to dla mnie zrobić? Jeśli znajdziesz co trzeba, nauczę cię paru trików w handlu. Dzięki temu łatwiej ci będzie trafić prawdziwą okazję. Dobra, masz kieła. Dziękuję. To powinno przykuć wzrok tego starego kota. Może kiedyś sama będę prowadziła karawany. Zgodnie z obietnicą nauczę cię paru rzeczy o targowaniu się. Lepiej, żeby nie zrobił cię w konia żaden szemrany handlarzyna. Okej. Jeden darmowy punkt. Żegnaj. A poza tym pachnie źle. Jak sobie chcesz. Las jest bezno. Proszę. Wiesz. Dobra, teraz właśnie już ostatni kierunek na dzisiaj, czyli pęknina. Tylko oczywiście od strony stajennej. Będziemy musieli przekonać strażnika, żeby nas wpuścił za darmo. Po czym nareszcie będziemy mogli zająć się, jak mówiłem, odwiedzeniem jednego jeszcze, można powiedzieć, handlarza po części, który no, da nam tylko jedno mini zdanie. Po czym już nareszcie idziemy zająć się tym, czego najbardziej chciałem, czyli w sumie jak to się nazywało, no, wątkiem głównym. Zanim wpuszczę cię do pękniny, musisz uiścić opłatę miejscową za przywilej wejścia do miasta. Czy to ważne? Mhm. Dobrze, mów cicho. Chcesz, żeby wszyscy cię usłyszeli? Wpuszczę cię, tylko daj mi otworzyć bramę. Okej. Posłuchaj mojej rady. Nie słuchaj tej gadaniny o rzeźbiarzu twarzy z wyszczerbionej bani. Możesz wejść. Z tego, co słyszałam, to raczej rzeźnik twarzy. Okej. Okay. Dla tych, których to interesuje, to po prostu można dzięki temu zmienić swój wygląd. No niestety, ja tam nie będę się tym bawił za bardzo. Nie chce mi się. Znowu miałam spotkanie z gildią złodziei. Dobra, nie będę podsłuchiwał nic. Gildia złodziei ma na karku. Nie znam cię. Szukasz w pękninie kłopotów. Tylko tędy przychodzę. Cóż, mam dla ciebie wiadomość. Nie ma tu nic do oglądania. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują czarne róże, jest nieznajomy pakujący nos w nieswoje sprawy. Czarne róże mają w kieszeni całą pękninę, a gildia złodziei pilnuje ich pleców, więc lepiej nie mieszaj się w ich interesy. Ja jestem młot. Pilnuję dla nich ulic. Jeśli potrzebujesz zmieszać kogoś z błotem, jestem do usług, ale będzie cię to kosztować. Jedynym sposobem na zdobycie ich była kradzież. Wygląda na to, że wpasujesz się tu lepiej niż myślałem. Nieprawda, nie kradzież. Utrola się po las i znalazł. Czy ja ci wyglądam na kupca? Musisz to zanieść w Eks z gildii złodziei. Zdobądź ich zaufanie, a znajdziesz ją. Tak, tak. Do zobaczenia. Naprawdę mam już dość twoich wymówek. Przy pożyczaniu pieniędzy słyszałam twoją obietnicę. Tak, jeszcze to zadanko, zapomniałem o nim. I z podwójnymi odsetkami. Wiem, że tak. Ale skąd miałem wiedzieć, że ładunek zostanie zrabowany? Następnym razem nie rozpowiadaj swoich planów, a nic się nie stanie. Co? Masz na myśli, że rabunek to twoja sprawka? Dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Słuchaj, Szadr. To ostatnie ostrzeżenie. Zapłać albo... Interesuje mnie wyłącznie złoto. Reszta to twój problem. Tak, zapomniałem jeszcze o tym. Co? Jestem komuś winien sporo pieniędzy i wydaje mi się, że zostałem oszukany. Nie mam pojęcia, co zrobić.
Udało mi się dogadać ze stajnią w Białej Grani, żeby sprzedali mi uprząż i rząd koński. Zadłużyłem się u Sapphire, by zapłacić za dostawę towaru, ale został on po drodze skradziony. Teraz Sapphire chce z powrotem swe pieniądze, a jak jej nie zapłacę, chyba mnie zabije. Dobra, zajmę się tym. Ach, dziękuję. Uważaj na Sapphire. Powiem szczerze, to jest akurat jedno z tych zadań na zasadzie. Easy. W szczególności teraz dla mnie. Chcę, by ktoś przekazał wiadomość Sibiemu Czarnego, ale w życiu to ani godziny uczciwie nie przepracowałeś. No jasne, jeszcze ten gość tutaj. To tylko jeden ze znaków pokazujących, że Mara jest... Liczysz na darmowe informacje, nie? Najpierw pomóż mi z interesem, a potem zobaczymy, co mogę dla ciebie zrobić. Poza tym, chyba ci się trochę lekko w kieszeniach zrobiło, co? O, ciekawy, ciekawy dialog, powiem szczerze. Gorzej, kiedy przepadnie złota szansa. Należy tym ludziom uświadomić. Mam małą robótkę, ale potrzebuję jeszcze jednej pary rąk. A w mojej branży pomocnym dłoniom dobrze się płaci. Nie ma potrzeby używać. No cóż. Ja narobię rabanu, a ty ukradniesz srebrny pierścień Madesiego ze skrytki w jego kramie. Potem podłożysz go Brand Shay tak, żeby niczego nie zauważył. Po prostu zostaw kazania w świątyni i pozwól nam grzeć. Pewien jegomość chce, aby na dobre wypadł z interesu. Tyle ci wystarczy wiedzieć. Cały dzień będę na placu. Od 8 rano do 8 wieczoru. Przyjdź do mnie, jeżeli czujesz, że to robota dla ciebie. Dobra. Będę na targu z samego rana. Lepiej też się tam. Szukasz pracy? Chcę, by ktoś przekazał wiadomość Sibiemu Czarnej Róży. Kolejne zadanie w sumie. No cóż, niedawno rozmawiałem z Sibim Czarną Różą o kupnie Mroza. Jednego z najlepszych koni rozpłodowych w Skyrim. Zgodził się go sprzedać. Zapłaciłem Sibiemu z góry połowę ceny za Mroza. Ale zanim mi go dostarczył, Maven kazała go zamknąć. Sibi uważa, że to unieważnia naszą umowę. Nie, nie unieważnia jej. Rozmawiaj z Sibim w moim imieniu. Potem przyprowadź do mnie Mroza i daj mi dokumenty rodowodu, które świadczą o jego wartości. To powinno być łatwe. Dobrze czynisz. Nie pożałujesz tego. Idź do więzienia w Pęknienie i porozmawiaj z Sibim. Niech ci powie, gdzie jest Mróz i jego dokumenty rodowodowe. Dostarcz mi konia i papiery za mury Pękniny. Dobrze zapłacę za twój czas. Spotkamy się za miastem. Oczywiście nie będę się teraz tym zajmował. Pogadamy jeszcze w jednej sprawie, potem idziemy tam. Czym masz problem? Wiedziałam, że ten durny dzieciak spróbuje wymigać się od długu. Słuchaj, to naprawdę proste. Pożyczyłam mu trochę złota, a on obiecał je zwrócić. A teraz twierdzi, że nie ma grosza przy duszy i tyle. No, dobrze, dobrze. Chyba dostatecznie dużo zarobiłam. Ej, proszę, mamy level upa kolejnego. Zagrożenie stajennemu. Powiedz Szadrowi, że nie jest mi już nic winien. Mam nadzieję, że jeszcze na siebie wpadniemy. Okej, na pewno wpadniemy. Czy tego chce, czy nie? Teraz gdzie jest mój kolega ten cały? Nie. Zero, czyżbym nie miał? O, mam, dobra. Gdzież on coś tam wlazł? Lokalna mapa i... Nie. Jego tam nie ma. W takim razie na spokojnie przeczekam jeszcze tak z 7 godzin i powinienem znaleźć gościa, żeby móc spokojnie się tym zająć. A póki co jak zwykle. Dobra. Tam. Kolega jest gdzie? Nie wiem. Nie wiem, czy przy stajniach, czy co. Ale mniejsza z tym. No, jest. Udało się z Sapphire? Na 8 bóstw! Naprawdę dała się namówić? Nie wiem, co powiedzieć. Nie miałem pojęcia, że kogokolwiek w Pękninie obchodzi mój los. Posłuchaj,
Trzymałem to na czarną godzinę, ale chcę ci to ofiarować. Wydawało mi się, że może się przydać, jeśli Sapphire po mnie przyjdzie, ale teraz już się nie mam czego obawiać. I? Do następnego razu. Teraz tylko szybko do Brynjolfa. I oczywiście, po tym jak już z nim pogadamy, zajmiemy się ostatnim sprawą, ale nie ukrywam, tam ta sprawa będzie dosyć problematyczna prawdopodobnie, więc nie obiecuję, że w tym epizodzie już ją zobaczycie. Ale spokojnie się mam sprawdzi. Najlepsze jedzenie w Skyrim. Zawsze świeże. Jak pierwszego dnia zbiorów. Dobra. Masz kilka monet na zbyciu? Proszę. Jesteś tu, by zobaczyć, jak Balimund wyczynia cuda ze stalą? Kowalstwo krąży w naszych żyłach od pokoleń. Swój oczywiście to ostatnie zadanie poboczne, które chciałem zrobić. Oraz ich przepisowi na płomień. Sekretem jest moja kuźnia. Używam soli ognistych, dziwnego minerału, który rozgrzewa się do temperatury lawy z Czerwonej Góry. Funujące. Nie przeczę. Niestety ogień w kuźni umiera, a ja zużyłem resztkę ognistych soli. Jeśli wkrótce go nie nakarmię, może wygasnąć. Będę dla ciebie. Zrobisz to? Dziękuję. 10 szczypt soli ognistych powinno wystarczyć, by przywrócić te kuźnie do życia. O, więc to jest to zadanie. Zajmij się mnie spokojnie. Nadadzą się tylko prawdziwe sole ogniste. Kuźnia zauważy różnicę. Ale no powiem szczerze, że ciebie będę kontynuował kiedy indziej. Wydawało mi się, że było potrzebne mniej, ale jednak potrzeba tylko sporo więcej niż myślałem. Jeśli szukasz jałmużny, rozmawiaj z moim mężem. Jeśli chcesz towarzystwa, to chyba mogłam trafić gorzej. Świeże mięso i owoce. Dobra, mniejsza o to. Zajmijmy się teraz tym wszystkim. Dobrze. Poczekaj, aż narobię zamieszania. Pokaż wtedy, na co cię stać. Okej. Okay. Planuję nakarmić biedotę tymi bzdurami. Mam wam do wskazania coś niebywałego, co przykuje waszą uwagę. Zbierzcie się. Nie przepychać się. Miejsca starczy dla każdego. Teraz tylko zrobić jeszcze to zadanie. Daj spokój, Brynio. Z niego nawet nie ma szans. Dobra. Oj, nie. Nie chcę złamać wszystkich wytrychów, więc... Cierpliwości, bratrze. To nie banalna okazja. Ej. Żeby nie było, ukradniemy tylko ten pierścionek i ewentualnie pieniądze. Się, że to jedynie starty korzeń Mirnu zmieszany z wodą. To było małe nieporozumienie, ale to jest prawdziwe. Dziewczęta i chłopcy, oto eliksir krwi Falmerów. Zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda swoją drogą. Jednak bądź co bądź, nie jestem zbyt dobrym kradziejem, ale uwaga, uwaga. Myślisz, że... No niestety się nie udało, ale mam 80%, więc... Ale to jest prawdziwe. Dziewczęta i chłopcy, oto eliksir... Chociaż do skutku. Wiem, że tam nie trzeba tak naprawdę, ale no ja jednak wolę. Chyba się udało. No nic, widzę, że już po godzinach. Wróć jutro, jeżeli chcesz coś kupić. Tak, tak, nie mam całego dnia. Strata czasu. Ty też nie jesteś stąd? Nigdy nie widziałem Mjol tak wzburzonej. Bardzo wygląda na to, że wybrałem właściwą osobę. A, dziękuję, dziękuję. Oto twoja zapłata, zgodnie z obietnicą. Tak się nam ostatnio układało, że aż odetchnąłem z ulgą, kiedy nasz plan wypalił bez szwanku. Tak mało. Mniej więcej w kieszeni noszą, tak po prostu. Moja organizacja miała złą passę, ale tak to już chyba bywa. Nieważne. Robota wykonana i to wykonana porządnie. Co lepsze, jest tego więcej. O ile cię stać, żeby wyciągnąć pod rękę. Tak, 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 tak. No dobra, sprawdźmy, ile to warte. Grupa, którą reprezentuję, urzęduje w szczurzych norach pod Pękniną, w tawernie zwanej Wyszczerbioną Banią. Wiem. W kawałku, a zobaczymy, czy się nadajesz. Okej. Okay. Jeśli szukasz jałmużny, rozmawiaj z moim mężem. Jeśli chcesz. Tak więc, to jest nasz cel ostateczny. Jednak zanim coś, co
Muszę odnaleźć chałupę Jarla, pogadać z czarodziejem. Wiecie, wykupić więcej kryształów dłużby. Na takim poziomie baterii nie sądzę, żebyśmy sobie mieli poradzić. To jest jedna sprawa. A druga, tak czy jak dzisiaj już raczej tego nie zrobimy, patrząc na czas i na to, że w sumie... A, bądź... Dobra, no po prostu... Po prostu jestem zajęty i rozumiecie, nie mam już tyle czasu. Ale to podłe kłamstwo. To pospolite bandziory, szkodniki, czające się w szczurzych norach. Na wypadek ataku na pękninę. Tak, moje pani. Czeka też na panią prywatny powóz. Na wszelki wypadek. Dobrze. Jeśli pęknina padnie, przywódca powinien być oszczędzony. Jako Huskar Ljar Laili, proszę o zachowanie należytej odległości od jej osoby. Witaj w pękninie. Mam nadzieję, że droga nie była zbyt męcząca. Bardzo z nim pogadać. Ja jednak szukam tylko i wyłącznie czarodzieja. W tym przypadku czarodziejki. Dobrze, udało się, tak więc ja robię zapisy. Jak mówiłem, powykupuję sobie kryształ dusz i dziękuję bardzo. Następny odcinek będzie już kontynuacją wątku głównego oczywiście, a póki co, no jak mówiłem, trzymajcie się. Hej, hej.